Hej ludzie, Meja z tej strony, witam w trzecim odcinku z Wiedźmina Dwójki. Kontynuujemy prolog. Dalej, idziemy na samą górę. Wiesz, tak Wiedźminie, jest, panie Forteście. Jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiem. Ukłaniam się. Dalej, idziemy na samą górę. Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to ma. Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Czyli w sumie jak zwykle. Rozkaz był! Więc rąbałem wroga! Zagroź srebrny za temerię! Choć przed nami kuga roga! Okej. Wyryczał się pan. Gromka chleba! Kubek wódki! Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! Jej! No, i tak trzymasz. Okej. Co? To tyle? Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy na broni! Wow. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach. Podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Okej. Okay. Początek szturmu, rozdzieliliśmy się przeświętenie. No dobra, leśmy chronologicznie. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Wow, ale ma śmieszny strój. Wcześniej były ubrane inaczej. Okej. Okay. Czuję się trochę jakbym oglądał jakiś filmik z Dark Souls. Co to za fajne rzeczy tutaj mamy? Diabeł i Arendaj. Okej. Szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika. 1%. Kurtka niebieskich pasów. Przedmiot epicki. Zbroja plus 2. Żywotność plus 5. Odporność na krwawienie, krwawienie trucizny. Dłuższe krwawienie. Rękawice żelaza. Redukcja obrażeń od magii, przedłużenie działania oleju i dodatkowy składnik organiczny. Okej. Bijmy się! Okej. Wszyscy? Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy! To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Pochwałę! Pochwałę.
Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Zabraniam jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. Tak, bo konwencjonalnie balista jest właśnie na środku placu i skierowana w tamtą wieżę. Dobra. Save. Zeskocz. Nie blokuj się, Geralt, dobra? No. Dzień dobry. Nie ustępować ani na krok! Z tymi se daliśmy radę. Teraz jest tu łucznik. Tu jest jeszcze dwóch. Święto zdrajcy! Okej, tam ci do mnie strzelają. Zabić Wiedźmina! Czemu się nie da atakować ciągle? Ała. Ała. Dostałem pełnię w twarz. Teraz idziemy się zająć obstawą z balisty. Lód, oreny. Dalej, panowie. Wow. Kurde, cały czas naciskam B. Jestem przyzwyczajony, że to jest przycisk do uniku. Ła, przewrócił mnie. Okej, gdy na ekranie pojawi się symbol przycisku i pasek postępu, także jak najszybciej wciskać podany przycisk, aby pasek dostępny wypełnił się całkowicie. Okej. Oreny. Jest tu co? What the fuck? Ja nigdy się nie nauczą. Assassin's Creed, okej. Fajne. Żelazny pierścień, dratwa. Naciągnij balistę. Naciskaj X. Dobrze. Naszym X. A wy tu skąd? Kolejny żelazny pierwszy. Dobra, celujmy tą balistą. Dziwnie, że wcześniej potrzebowałem do tego lunety, a teraz robię to na oko. Kolejni przeciwnicy. Ja
Dzięki Bogu, że dopracowali kamerę w Wiedźminie Trójce, bo to sterowanie jest okropne. Dobra, strzelaj. Kabum! Oczywiście idealny cel. Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Bogowie są z nami! Jacy bogowie? Po prostu skromny wiedźmin jest z tobą. Okej. Okay. Czyli mam się wrócić tędy, domyślam się. Okej. Okay. Wow, oni nie spadli teraz stąd. Zrobimy sobie pora. Wow! Jeszcze ktoś? A, jeszcze kusznicy. Wow. Prosto w twarz. Mamo! Okej. Na zamek. Jeszcze jeden. Kto pierwszy na wieży, to wina nigdy nie zabraknie. Za kamerie, chłopy. To się ciężko przyciska, to już jest tutaj potrzebny. Rozwalić to już! Topornicy! Porąbać nasz szczapy! Dzień dobry. Dajcie mi przejść, panowie. Okej. Lut. Znalazłeś ulepszenie elementu zbroi. Możesz użyć tego przedmiotu, aby podnieść statystyki kurtki, butów, rękawic lub spodni. Aha. Nie dziennik. Ulepszenie zbroi, plus jeden do zbroi. Zdjąłem buty, okej. Okay. Zbroja kruka. Okej, okay. Załóżmy sobie zbroję kruka, czemu nie? Gdzie jest to ulepszenie broni? Czy ulepszenie zbroi? Tutaj. No, od razu lepiej. Broń króla Foltesta. Problem. Ura! Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Okej. Okay. Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Okej. Okay. Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać.
Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Nowy poziom. Okej. Okay. W razie postać. Odblokowuję parowanie ciosem ze wszystkich kierunków. A, nie mogę. Muszę najpierw wziąć to. Okej. Okay. Albo to. Więcej życia? Czemu nie? Dobra, jeszcze save'a zrobimy? Czemu nie mogę zapisać? Mogę go zapisać tu, ale nie tu. Okej. Okay. Witam panów. Bez sensu, że można atakować tylko jednego przeciwnika. Bo jak machasz mieczem, to trafiasz wszystko. No dobra. Nie mogę wziąć tego lutu. Jest tu jeszcze jeden pan. No tak. Że azdy pierwszy, kolejny do kolekcji. No właśnie na tą drabinę. Save'a. Idziemy w medytację. Mogę coś stworzyć? Może i bym mógł. Mam coś do wypicia? Mam czajkę, jaskółkę i kota. Znacznie zwiększa regenerację wigoru, zmniejsza żywotność. Zwiększa regenerację żywotności. Damy radę bez nich. Halo, gro! Co jest? Wow, serio? Dobra, nie wiem, jaskółkę sobie wybiję. Plemię zapewnione przez eliksiry znikają, gdy skończy się czas działania napoju. Okej. Okay. Wow! Zbugowało mi kamerę. O, to się robi save'y często. Okej. Okay. Nie wchodzić tutaj w menu eliksiru. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Twój wybór. Poddaj się i ocal żołnierzy. Wystarczy tej rzezi. Poddaj się, a Foldest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foldest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, ale kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, aha, Wiedźminie. Nie chcą. Złóż broń, głupcze. Załatwmy to między nami. Wasz wybór. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz?
Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Jej, przekonaliśmy go, żeby się poddał. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Co się stało ze smokiem? Rozdzieliliśmy się przy świątyni. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Tak. O mało nas nie pozabiją. Arian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu. W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Wow. Jak oni się tam dostali tak w ogóle? Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! O, proszę, Vernon Ross. Panie? Vernon Ross. Raport Ross. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Okej. Okay. Medalion drga. Przez most! Chronić króla! Chronić króla! Przed smokiem. Grycie! Smok pod kurdycję! Chronić króla! Pod kurdycję! Oddał dropa palce za kurdycję! A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! A jednak smok! Gdzie jest Queen? Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Uciekać! Grycie! Smok pod kurdycję! Wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. Ten smok brama! Dostaliśmy pod bramę! Co jest na niego niezłe? Wow, Geralt! Niezła akrobacja. Cofnijcie się! Otwórzmy bramę! Niezłe otwarcie. Szybko! Dobra. A, nie mogę zapisać gry. No cóż. Nie rób tego, Geralt. Idźcie! Dam sobie radę! Nie wytrzymam tak! Tris! Och, płonie! Szybko tędy! Szybko tędy, oni sobie...
strzelają z balisty do smoka, okej? Aha, to było na tyle? Chędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Rozdzieliliśmy się przy świątyni. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Okej. Dzień szturmu, po południu. Znowu masz inną zbroję, Geralt. Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Zemdlał, robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Okej. Może poczekamy na Vernona? Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Okej. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Okej. Ruszam. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Ruszcie życie. Dobra. My sobie zrobimy save vola. I będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Przed nami następny odcinek. Ostatnia część takiego jakby budowanego w grę samouczka. Wprowadzenia do historii. No i co? Widzimy się następnym razem. W kolejnym Wiedźminie 2. Na razie.